Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym się zająć tak naprawdę krótszym tematem niż zwykle to ostatnio bywa. I chciałbym wrócić do medytacji, bo medytować teraz zaczęło bardzo dużo osób, znaczy teraz stało się to dość popularne. W ostatnim czasie mówi się bardzo wiele o benefitach tej medytacji. Medytują przedsiębiorcy, medytują sportowcy, medytują ludzie, którzy chcą się rozwijać, którzy chcą iść dalej w swoim życiu, ale zauważam dwie rzeczy. Bardzo często, kiedy pracuję z ludźmi, kiedy rozmawiam z nimi na temat medytacji, gdy wymieniam różnego rodzaju spostrzeżenia, to zauważam po pierwsze, że dla niektórych osób ta medytacja nie do końca jakby robi to, co powinna robić, czyli są to często osoby, które nie do końca rozumieją, na czym medytacja powinna polegać i zamiast dawać różnego rodzaju benefity, to wręcz ich irytuje czy denerwuje, że muszą w tym stanie spędzać jakiś tam czas. Jest dokładnie efekt odwrotny. A druga rzecz, którą widzę, to jest to, że nawet wśród osób, które już długi czas medytują, zdaje się, że często pomijają, czy nie zauważają jednej bardzo ważnej rzeczy, która moim zdaniem jest w sumie najważniejszą rzeczą, jakiej medytacja może nas nauczyć. I rozmawialiśmy sobie już trochę o medytacji w którymś z poprzednich filmów, on się nazywał Potęga Nic Nie Robienia, gdzie rozmawialiśmy właśnie o tym, jak podejść w ogóle do medytacji, jeżeli medytacja cię irytuje, czy jeżeli nie czujesz jakichś szczególnych benefitów, bo ja też byłem tą osobą, która długi czas uciekała od medytacji, bo po prostu nie rozumiałem, co mi ma to niby dać, nie widziałem, żeby cokolwiek w życiu się zmieniało. I rozmawialiśmy przede wszystkim o tym, że medytacja, celem medytacji nie jest to, aby być cały czas skupionym, nie jest celem medytacji to, aby mieć cały czas czysty umysł, tylko celem medytacji jest trening powrotu do tego skupienia, powrotu do uważności i rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób można to przenieść na swoje codzienne życie i po prostu potraktować to jako trening. Natomiast jest tutaj jeszcze jeden bardzo ważny element, który potrafi rozwiązać mnóstwo różnego rodzaju lęków, schematów, przekonań, ściągnąć bardzo wiele blokad i przełożyć się na to, aby odczuwać w sposób ogólny więcej takiej radości z życia, czy takiego, powiedzmy sobie z angielskiego, well-being, jeżeli właśnie tą rzecz dostrzeżemy. I teraz chciałbym właśnie opowiedzieć Ci, co możesz z tym zrobić, w jaki sposób możesz pomedytować, aby te wszystkie rzeczy stały się dla Ciebie możliwe, aby faktycznie zobaczyć ogromną różnicę w swoim poziomie świadomości i ogromną różnicę w swoim podejściu do wielu spraw, czyli właśnie obniżyć swój stres, zwiększyć swoją umiejętność radzenia sobie z tym stresem, no i zwiększyć umiejętność radzenia sobie z różnego rodzaju emocjami, oporami, blokadami, ze wszelkiego rodzaju nie chce mi się i tak dalej. I teraz, jeżeli już medytujesz, to zachęcam Cię do tego, aby swoją medytację wyciągnąć ze swojej wygodnej podusi, która leży na ziemi i w miejsca, gdzie zapalasz kadzidełka i medytujesz sobie w odizolowanym od świata środowisku. A zachęcam Cię do tego, aby udać się z medytacją do świata rzeczywistego i zacząć medytować, jak nie całość, to przynajmniej fragmenty swojego codziennego życia. I teraz popatrz na to w ten sposób. Jeżeli zaczniesz się przyglądać swojemu umysłowi, jeżeli zaczniesz obserwować myśli, które pojawiają się w Twojej głowie, kiedy coś robisz, kiedy gdzieś idziesz, kiedy surfujesz po internecie i tak dalej, to zaczniesz zauważać pewne bardzo ciekawe zjawisko. Otóż w każdej sekundzie Twojego życia Twój dialog wewnętrzny jest aktywny. To jest nic nowego, ale ten dialog wewnętrzny w każdej sekundzie Twojego życia opowiada Ci historię na temat świata, w którym żyjesz. I teraz, kiedy zaczniesz się przeglądać tej historii, która jest pisana przez Twój dialog wewnętrzny, to zauważysz, że ta narracja ma pewien ściśle określony ton. Ta narracja dotyczy Ciebie, dotyczy czynności, które robisz, dotyczy tego, co obserwujesz w świecie i dotyczy też ludzi, których na przykład komentarze czytasz na różnych serwisach, czy których mijasz na ulicy. I przypatrz się właśnie w tym momencie, co tak naprawdę dzieje się w tym dialogu wewnętrznym. Zauważ, że w każdej sekundzie oceniasz i opowiadasz sobie, co to jest, czym to jest. Jeżeli zanurzysz się w tym głębiej, to zauważysz, że to jest tylko i wyłącznie pewnego rodzaju wizja i pewnego rodzaju przekonanie.
Kiedy mija cię ktoś na ulicy, to możesz tego nawet nie zauważać, ale przez większość czasu dopisujesz do tego jakiegoś rodzaju ocenę. Oceniasz to, w jaki sposób on jest ubrany, oceniasz atrakcyjność tego człowieka, oceniasz to, w jaki sposób się rusza, oceniasz to pod kątem tego, co widzisz, w jakim etapie życia może być, czy mu wychodzi, czy mu nie wychodzi, czy ma tę skuteczność osobistą, czy jej nie ma. To samo dotyczy na przykład tego, kiedy cię mija samochód. Popatrz, co robi twój umysł, kiedy widzisz kierowcę w jakimś konkretnym samochodzie. Jaką historyjkę ci dopisuje do gościa, który prowadzi swoje Porsche? Jaką historyjkę dopisuje do całej rodziny jadącą, nie wiem, w starym Oplu Astra? Jaką historię dopisuje do dziadka, który jedzie sobie Deumativem? Popatrz, co robi twój umysł. I teraz, zanim się oczywiście przerazisz, co tam się pojawia, to wiedz o tym, że każdy człowiek dokładnie w ten sam sposób funkcjonuje. Jedni mniej, drudzy więcej, ale o co mi tutaj chodzi? Chodzi mi o to, żebyś zobaczył, czy zobaczyła, że ta twoja wewnętrzna narracja cały czas potwierdza pewnego rodzaju model świata. Ona wynika z różnego rodzaju zestawu twoich lęków, twoich przekonań i twoich podświadomych schematów. Cały czas ci opowiada, nadaje znaczenie. Dotyczy to każdego elementu. Oceniasz budynki, które mijasz, są ładne, są brzydkie. W tych budynkach pracują tacy ludzie, w tych budynkach pracują tacy ludzie. To miejsce jest takie, tamto miejsce jest takie. I dodatkowo jeszcze cały ten dialog wewnętrzny skupia się też na tobie. Zaczynasz się porównywać do tych ludzi. Zaczynasz porównywać swoje rzeczy, które posiadasz, do innych rzeczy, które mijasz. Zaczynasz analizować różnego rodzaju potrzeby, pragnienia, marzenia i zaczynasz też oceniać to wszystko pod kątem tego, czy jesteś dostatecznie dobry, czy dobra, czy też nie jesteś, czy zasługujesz, czy nie zasługujesz, czy dasz sobie radę, czy ty masz dobrze, czy ktoś ma dobrze, a może ty masz gorzej i tak dalej, i tak dalej. I teraz, kiedy zaczynasz to wszystko zauważać i nie ulegniesz tej pokusie, aby się w tym wszystkim zanurzyć i taplać się, tak jak taplasz się w tym codziennie, to możesz zauważyć, że te wszystkie zdania, które są wypowiadane, ta cała ocena, to wszystko, co się dzieje, to wynika tylko i wyłącznie z pewnego modelu, który powstał w twojej głowie. Z czegoś, co nazywamy w branży, nie wiem, rozwoju osobistego, czy zajmowania się generalnie ludzką psychiką, nazywamy to modelem rzeczywistości, wewnętrznym modelem rzeczywistości, czy reprezentacją rzeczywistości, która jest w umyśle danej osoby. I teraz to, jak wygląda ta reprezentacja rzeczywistości, czyli to, jak wyglądają te wszystkie definicje w swoim wewnętrznym świecie, to decyduje o tym, jak będzie wyglądało twoje życie na zewnątrz. Bo patrzysz na wszystko przez pryzmat swoich lęków, przekonań i schematów. A to oznacza, że możliwe jest dla ciebie tylko to, w co wierzysz, że jest dla ciebie możliwe, albo dostrzegasz w świecie tylko to, co uważasz, że na tym świecie jest. Kiedy mamy zbudowany pewnego rodzaju model rzeczywistości w głowie, to nasza percepcja aktywnie wyszukuje potwierdzenia dla tego modelu, czyli stara się sobie udowodnić nasz umysł, że rzeczywistość funkcjonuje dokładnie w taki sposób, w jaki wierzymy, że funkcjonuje. Przez co zauważamy potwierdzenia, a zupełnie nie zwracamy uwagi na to, co mogłoby ten model zaburzyć lub mogłoby to zmienić. Dzieje się to z prostej przyczyny. Kiedy twój model okazuje się być prawdziwy, to wtedy wiesz, czego się spodziewać, więc jesteś w pozycji bezpiecznej. I dlatego właśnie cały system działa w ten sposób. I moim skromnym zdaniem medytacja i największy benefit to jest właśnie to, aby zacząć dostrzegać, że rzeczy, które są w naszej głowie, niekoniecznie są prawdziwe, a są pewnego rodzaju konstruktami. Konstruktami, które wynikają oczywiście z twoich przeszłych doświadczeń i są pewne powody, aby te konstrukty tam istniały. Problem tylko polega na tym, to na co warto zwrócić uwagę, to, że ten model rzeczywistości w większości konstruuje się w czasie naszego dzieciństwa i dorastania. Czyli zapisują się te różnego rodzaju schematy z perspektywy dziecka, a nie z perspektywy osoby dorosłej. I możesz się naprawdę bardzo zaskoczyć, kiedy zaczniesz właśnie medytować cały swój proces myślowy, właśnie nie starać się uspokoić, nie starać się wejść w ten nothing box, w miejsce, gdzie nie ma myśli, gdzie jest pełna cisza i spokój, a zaczniesz tylko obserwować, jak te wszystkie myśli przepływają i jaka jest ich treść,
to w bardzo łatwy sposób zaczniesz być w stanie wyciągać z tego wszystkiego zestaw przekonań i różnego rodzaju lęków, którego być może nie byłeś lub nie byłaś w ogóle świadoma. A teraz wyciągnięcie tych wszystkich schematów, lęków i przekonań to jest punkt pierwszy do tego, aby w ogóle zacząć coś z tym robić. Bo jeżeli człowiek w ogóle nie jest świadomy tego, co go może ograniczać, to w takim wypadku nie ma szans z tym czegokolwiek zrobić. A kiedy człowiek zaczyna być świadomy, jak to wszystko w jego głowie jest ułożone i w jaki sposób funkcjonuje, to może zacząć coś z tym działać. I można z tym działać oczywiście na wiele różnych sposobów. Można działać od strony świadomej, po prostu samo zwiększanie świadomości na ten temat, samo stawanie się świadomym tego, w jaki sposób to działa, bardzo często osłabia te schematy, uwalnia nas i pozwala nam działać pomimo odczuwania pewnych emocji czy pewnych oporów. A z drugiej strony też mamy szereg narzędzi do pracy na poziomie podświadomym, czym przede wszystkim się zajmujemy na tym kanale i w całym projekcie Inner War Saga. Więc zrób sobie mały eksperyment i przenieś swoją praktykę medytacyjną, albo jeżeli jeszcze tego nigdy nie robiłeś lub nie robiłaś, to po prostu zacznij od tego. Przenieś tą praktykę do codziennego życia. Niezależnie od tego, co robisz, czy jesteś w pracy, czy działasz z czymś w domu, czy spędzasz z kim czas, czy jesteś w necie, czy jesteś gdzieś na mieście, gdzie się poruszasz, po prostu poobserwuj, jak funkcjonują te wszystkie myśli. Można to sobie wyobrazić właśnie jako takie cofnięcie się od siebie, stanięcie w popatrzenie na siebie z trzeciej osoby, czyli odejście od siebie kilka kroków do tyłu i właśnie z tej perspektywy popatrzenie na swój umysł. Bo to, co jest bardzo często problemem u ludzi, co sprawia bardzo dużo cierpienia, bólu i niewykorzystanego potencjału, to jest uleganie tej iluzji, że jesteśmy naszymi myślami i jesteśmy naszymi emocjami. Trzeba na to spojrzeć z szerszej perspektywy. Konstrukcja całego człowieka wygląda w ten sposób, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju, ja to nazywam zawsze biorobotem, czyli mamy ciało. Ciało jest zarządzane za pomocą komputera, którym jest mózg, i na tym komputerze wgrany jest system operacyjny, który się nazywa umysł. I teraz w tym umyśle funkcjonuje wiele różnych zainstalowanych programów, mniej lub bardziej przydatnych. I medytacja właśnie opiera się na tym, aby przypominać sobie, że jesteś użytkownikiem tego komputera, że jesteś świadomością, która jest osadzona w umyśle, ale nie jest umysłem, jest czymś, co doświadcza tego umysłu. Właśnie kiedy ustawiasz się w tej perspektywie patrzenia na siebie, możliwe jest podjęcie pewnego rodzaju refleksji na temat tego, co się w naszym umyśle dzieje. To jest trochę coś takiego, co na pewno znasz ze swojego życia, że zdarzało ci się pewnie obserwować u swoich znajomych, że zachowują się w jakiś konkretny sposób i ich wybory czy zachowania dążą do jakiegoś konkretnego efektu, który może nie być dla nich do końca korzystny. I ty to widziałeś lub widziałaś, oni tego nie widzieli. Nawet jak o tym próbowałeś lub próbowałaś im powiedzieć, to mówili, że tak wcale nie jest, nie dostrzegali tego. A potem okazywało się, że miałeś lub miałaś rację i wydarzyło się dokładnie to, co było widać już od dłuższego czasu. I pomyśl o tym w ten sposób, że to działa też w drugą stronę. Są w tobie też rzeczy, których ty nie dostrzegasz i pewnie zdarzyło ci się słyszeć od różnych osób, aby zwrócić na coś uwagę, ale wydaje ci się, że to wcale tak nie funkcjonuje. I właśnie medytacja pozwala na tą zmianę perspektywy, czyli ty dla siebie stajesz się takim swoim znajomym. Patrzysz na siebie jak na swojego znajomego, którego jesteś w stanie w dużo bardziej obiektywny sposób ocenić i zauważyć, do czego się to wszystko sprowadza. Więc pomyśl właśnie o medytacji w ten sposób. I niech ta medytacja odbywa się tak często, jak tylko jesteś w stanie to robić, lub kiedy pamiętasz, lub kiedy czujesz, że jest czas na to. I właśnie z tej perspektywy patrzenia na siebie, jak na swojego znajomego, poobserwuj wszystkie myśli, wszystkie emocje, wszystkie te historyjki, interpretacje, które pojawiają się w twojej głowie, które pojawiają się w twoim umyśle. I wtedy, idąc z tym dalej, pomyśl o tym, jaki to buduje obraz tej wewnętrznej rzeczywistości. Jak wygląda świat, z którego wynikają te wszystkie myśli i emocje,
i pomyśl o tym, co w takim świecie jest możliwe dla ciebie i jak w takim świecie wszystko funkcjonuje, a potem odnieś to do tego, jakie masz wyniki w konkretnej dziedzinie życia, która cię interesuje, w sporcie, w relacjach, w swoim biznesie. Bardzo prawdopodobne jest to, że okaże się, że to, co masz w życiu, pokrywa się z tym, jaki jest ten wewnętrzny wszechświat, ta wewnętrzna rzeczywistość, ten model. Masz dokładnie to, co jest możliwe w modelu, a nie w obiektywnej rzeczywistości. I to doświadczenie, bo to jest coś, co jakby ciężko jest zrozumieć na poziomie takim racjonalnym. To są, słowa też są pewnego rodzaju koncepcjami i to, o czym mówię, jest też koncepcją mojego umysłu, a ja tutaj próbuję ci pokazać, w jaki sposób z tego umysłu chociażby troszeczkę na chwilę wyjść. Więc jest to tak naprawdę rzecz, którą można tylko poczuć. I moment poczucia tego to jest moment, w którym pojawia się naprawdę ogromna wewnętrzna wolność. Kiedy człowiek sobie zda faktycznie sprawę, poczuje to, że nie jest swoimi myślami, lękami, emocjami, ograniczeniami, to pojawia się ogromna przestrzeń do tego, aby być w stanie działać zgodnie z tym, czego świadomie chcemy, a nie poddawać się tylko temu, co podświadomie czujemy i w jaki sposób system próbuje sterować naszym życiem. Więc zanim ocenisz, zanim zbudujesz historyjkę do tego, o czym mówię, to zachęcam cię gorąco, aby spróbować, ale nie raz, nie dwa razy, daj sobie 10 takich szans, aby na spokojnie sobie do tego podejść na swój własny sposób, dokładnie w taki sposób, w jaki czujesz, że warto do tego podejść. I podziel się koniecznie wrażeniami, a może już udało ci się do tego wcześniej dojść innymi sposobami czy metodami, więc jestem ciekawy, co o tym myślisz. Więc zostaw info, zostaw wiadomość pod spodem i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Dzięki za uwagę.